słuchawki do 200 zł od firmy Genesis Toron 531. Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jest nowy materiał z Świątynia Gracza i w tym oto materiale sprawdziłem sobie to oto słuchawki. Na tym materiale miała być też X-Rudzicu, ale niestety poszła na paznokcie, w związku z czym nagrywam sam, ale zdradziła mi mniej więcej to, jakie się te słuchawki tutaj podobały i prezentowały, bo ona je tutaj w większości czasu testowała, więc postaram się przekazać jej tutaj opinię, no i oczywiście też i moją. Są to w sumie, słuchajcie, dosyć młode słuchawki, dlatego że miały premierę lekko ponad miesiąc temu. Możecie dostać w granicach około 200 zł, więc jeżeli szukacie słuchawek w tej oto kwocie, no to może ten model Was zainteresuje. Zaraz Wam dokładnie go pokażę z bliska. Jeżeli byście byli zainteresowani zakupem tego modelu, to będzie miło, jeżeli skorzystacie z moich linków, które są na dole w opisie, z przekierowania do wpisu, bądź i przekierowanie też do ogólnego spisu sklepów. Jeżeli po prostu przeklikacie i coś nakupicie, no to wiecie, to jakiś tam procecik trafia do mnie, wy nie tracicie, a moja działalność jakoś tam powoli sobie tutaj zyskuje. Mowa oczywiście o tych tutaj słuchaweczkach, tak jak widzicie, jeżeli ja założę na swój wielki łeb, no to bez problemu one u mnie tutaj siedzą, jak możecie sobie zauważyć, na głowie prezentuje się w ten oto sposób. Powiem Wam szczerze, że powiem Wam to, jak sobie pójdziemy tam. Tak więc pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i koniecznie zostawcie mi komentarz, bo pytanie na dziś jest takie, czy lubicie, jeżeli w tym oto miejscu jest materiał, a może ekoskóra? Dajcie mi znać w komentarzu. Tak oto prezentuje się pudełko naszych słuchawek, ale słuchajcie, najważniejsza informacja. Najważniejsza informacja przyszło z paznokci, tak więc może uczestniczyć z materiałem, więc przywitaj się. Hej. No to hej. Dobra, tak więc tak się prezentuje pudełko tych oto słuchawek. Jak widzicie, mamy tutaj, że jest stereo 2.0, co? Co się załamać? Generalnie kompatybilne są ze wszystkimi platformami, które posiadają złącze jacka 3,5 mm, Toron 531. Tak one tutaj wyglądają, zaraz sobie zobaczymy, jest bliska, jak możecie zobaczyć na krótkiej specyfikacji. Mamy tutaj wymienne nauszniki, które są tak zwaną pamięcią. Mamy tutaj oddychający pałąk, odczepiany mikrofon. Mamy ten kabel, słuchajcie, jacka, który też jest tutaj przyczepiany do naszych słuchawek i w postaci pilocika. Takie małe urządzenie, które służy nam do wyciszenia mikrofonu i sterowania głośnością tych słuchawek. Tutaj jest pokrótce taka szybka specyfikacja, jeżeli jakaś większa, taka dokładniejsza Was interesuje, to odsyłam do naszej strony Grywanie, wpis jest na dole w opisie, bo tak jak patrzę na tą rozszerzoną, którą widzę, to chyba nie mam Wam tutaj nic ciekawego do powiedzenia. Oprócz tego, że kabel, który jest załączony do tych słuchawek, no słuchajcie, mamy tutaj w sumie 100 cm, tak one się prezentują i takie większe tutaj specyfikacje wchodzić nie będę, Was to pewnie nie interesuje, bardziej Was interesuje, jak to wygląda w praktyce. Słuchajcie, w zestawie mamy oczywiście same słuchawki, jeszcze raz kabel z, tutaj z tym pilocikiem, odczepiany mikrofon, przejściówkę tego kabla i oczywiście jeszcze jedne. Tutaj ja mam akurat dwa rodzaje, Wy w zestawie macie, słuchajcie, tą wersję ze skórą, bo tutaj mamy tak. Tutaj wersja z ekoskórą, jeszcze takich tych nauszników, ale to zaraz Wam dokładnie pokażę, bo jest ciekawostka związana właśnie z tymi i tymi. Dźwięk jest różny w zależności od tego, których używacie. Jeżeli chodzi o same słuchawki, z bliska prezentują się w ten oto sposób. Co do materiału, który jest użyty, tak widzicie, jest plastik. Czy się palcuje? No niestety Pani X posiada tutaj palce, które w sumie palcują wszystko, łącznie z lakierem mojego samochodu, jak wsiada i dotyka. A więc jeżeli chodzi o słuchawki, to palcują tak, się. Palcują się, używała, jak widzicie, mam tutaj taki niematowy już napis Toron 531. Co do samego pałąku, to tutaj nie ma żadnych palców, śladów, jest napis Genesis Ekoskóra. Od tej strony tutaj mamy taki, słuchajcie, oddychający materiał, w sumie ten sam, co jest tutaj i nie ma niczego twardego, więc dobrze to leży tutaj na głowie, nas nie uwiera. Tutaj oczywiście z tej strony plastik, metal w takim troszkę kolorze szarym. Tak wygląda, słuchajcie, jedna tutaj słuchawka, więc tu jest materiał, w środku jest ekoskóra, tak jest bardzo mięciutka. Jest to ta pamiętliwa, słuchajcie, gąbka i co jest fajne w tych słuchawkach, że założycie je na głowę, to one nie uciskają. Nie mają czegoś takiego, że wiecie, zakładacie i one próbują wrócić do tej pozycji kompletnie. Zrobicie tak, one leżą, no i lekkie. Zrobicie tak, one tak będą. Zrobicie tak, one tak będą. Naprawdę pod tym względem są zajebiste. Tutaj mamy dwa otwory. Tutaj w sobie dajemy naszego jacka, żeby móc podłączyć. No i jeżeli nam starczy kabla, to
tyle, ale jeżeli na kabla nie starczy, to z pomocą przychodzi nam przejściówka. W tym przypadku mamy samego jacka, jeżeli zamontujemy go do przejściówki, no to otrzymujemy już rozgałęzienie na dwa jacki, mikrofon oraz słuchawki. Co do samego mikrofonu, no to podłączamy go sobie z tej oto strony. Tutaj i tyle. Pianka, taka jakaś, może nie premium, taka zwykła, słuchajcie, jak jest na tych mikrofonach, sam mikrofon. Tak, chcę coś ściągnąć. Nie, dobra, zaraz popsuję. Tu nic ciekawego też pod nią nie zobaczycie. Co do tego, no to możecie go dopasować tak jak chcecie. Nie jest on chowany. Tak więc w sumie on wygląda tak jak te tanie mikrofony w większości tych oto słuchawek. Może w ogóle jak ten, tamty biały w sumie. Co? Tam pod spodem. No bo ten jest mikrofon dla mnie za duży. Ja go nie lubię. A, że jest za duży dla ciebie? Pamiętasz, miał taki mały? A, był mały. No nie, no niestety to jest z taką gąbką, więc tutaj nic nie zrobimy. Więc w pełni złożone wyglądają w ten oto sposób. Co do, słuchajcie, kolejnych tutaj nauszników, które możemy mieć, no tutaj jak już widzicie, materiałowe, no to są te, które są założone. I oprócz tego w zestawie otrzymujecie też nauszniki zmienne tutaj, słuchajcie, z ekoskóry. Tylko, że to jest taka ciekawostka, że to jest ekoskóra tutaj. Każdy wie, że ekoskóra latem i ogólnie, jeżeli gramy i się pocimy, powoduje to, że się przyklejamy. Czy to jest nasza dupa do fotela, czy słuchawki do głowy, nie ma znaczenia. Ekoskóra powoduje to, że się, no po prostu będziemy do tego przyklejać. Ze słuchawkami byłoby podobnie, więc materiałowe zawsze najlepsze, bo lepiej oddychają. I ale też przepuszczają więcej tutaj więcej dźwięków zewnętrznych, co na sam fakt zasługuje to, że one nawet w wersji materiałowej tutaj bardzo dobrze tłumią otoczenie, które jest. Naprawdę wyciszając, co też Wam powiedziałem na początku filmu. Ale możemy sobie zmienić też na takie z ekoskóry. I z takiego materiału jakiegoś tu premium. Premium, bo powiem Wam szczerze, nie wiem co to jest. To nie jest taki standardowy materiał, który jest tutaj. Jest to coś innego. Tu mamy ekoskórę dookoła, a w środku jest takie coś. I przez to, że jest ekoskóra, no to jakby bardziej tłumi to dźwięki, przez to też wszelkiego rodzaju basy będą lepiej słyszalne. To jest naprawdę bardzo fajne, takie śliskie, ale nie stricte ta ekoskóra, która Wam się przykleje, więc generalnie macie taką hybrydę tutaj zrobioną i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe rozwiązane i zobaczcie, one są nawet przyjemniejsze, nie? No zobacz, tak, dotykałam przed chwilą. Ja chciałam na nie wymienić wtedy. Na te, tak? Tak. No to sobie też... Tylko, no właśnie chodzi o pękanie, dlatego mi się wydaje, że to jest jakiś inny materiał, bo jak bo wiemy... Tak, niestety te ostatnich naszych jednych słuchawkach cała ta ekoskóra się rozpadła i tu, z tej strony, nie? Tak, porozpada się. I tutaj jak była, jak jest materiał, no to wiemy, że to dłużej oczywiście nam tutaj wytrzyma. Do samego kabla jeszcze jak powrócimy, gruby kabel w oplocie, bardzo, bardzo dobrze. Tutaj plastik, tutaj sobie bierzemy ciszej, głośniej, niezależnie słuchajcie, z której strony złapiemy, no to możemy przekręcać tym pokrętłem. Wyciszenie mikrofonu, plastik, ten się akurat nie palcuje, bo nie jest z tego materiału. Całość w grubym oplocie, końcówki oczywiście są złote, tak więc jeżeli ktoś ma na manie złotych końcówek, to jest dla niego. Cóż tu jeszcze mogę powiedzieć przed testem mikrofonu, który zaraz zrobię na komputerze. Wydaje mi się, że nie ma tu zbytnio niczego do dodania. Słuchawki jak za 200 zł wydaje mi się, że dużo wymagać nie można. Jakość dźwięku jest satysfakcjonująca z tego, co mi tutaj pani X mówiła. Mi też się podobało, jak sprawdzałem. No co? Pani X. No X rodzicu, pani X. Widzisz? Może być? Może być. Zajebiście. Chyba, że taki chcesz nikt mieć. Pani X. Nie? Więc generalnie naprawdę bardzo ciekawe słuchaweczki. Tu już jest, słuchajcie, pusto w środku, nie ma niczego. Nie w głowie. Nie, w głowie. Troszeczkę tutaj one są też do tych chyba Endorphin Aviro? To widzieliśmy. Tak, podobne, nie? Podobne są, akurat tamtych z Endorphin nie testowaliśmy, więc nie mam porównania, ale tutaj wyglądowo są podobne i ogólnie wyróżniają się na tle tutaj wszystkich słuchawek z Genesis, bo zwykle Genesis miał taki kosmiczny ten wygląd tych słuchawek. Dużo neonów, różnych takich rzeczy. Tak, ale tu mi brakuje. Świecących, a brakuje ci podświetlenia, tak? Tak, no to jest. No tak, ale to była inna i to były neony. Tak. A tutaj mamy Toron 531, więc jest kompletnie inna seria i tutaj podświetlenia nie zobaczymy. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten aspekt, to byłoby tyle. Na koniec jeszcze Was teraz zapraszam na test dźwięku i w sumie pożegnamy się już tam. Teraz mówię do Was, słuchajcie, przez mikrofon Endorphin Solum, którego też stosowaliśmy na moim kanale, możecie sobie zobaczyć.
żebyśmy mieli porównanie do słuchawek, na które się przełączymy, tak więc jeżeli chodzi o te słuchawki, no to na ten mikrofon to słuchać to tak, powiedz coś Sylwia, nie wiem, 3-2-1, 3-2-1 czy cokolwiek. 3-2-1, 3-2-1. I teraz przełączmy się na słuchawki. Jesteśmy teraz już przełączeni na mikrofon z tych oto słuchawek, brzmi to w ten sposób, tak jak słyszycie. Jeżeli chodzi o samą jakość, no to musicie ocenić wy, czy was to satysfakcjonuje, czy nie. Weźcie pod uwagę, że są to słuchawki do 200 zł. Mikrofon mam bezpośrednio przy moich ustach. Jeszcze warto zaznaczyć, że mikrofon nie ma wbudowanej redukcji szumu, więc takowo musicie sobie zrobić we własnym zakresie, jeżeli macie taką potrzebę. Więc tak brzmi mój głos. Teraz przekazuję słuchawki na głowę X-Rodziców i usłyszycie, jak on ściąga dźwięk. Dźwięki, czyli mój dźwięk, mój głos troszkę z dalszej odległości. Słyszysz? Słyszę. Jak ogólnie ty oceniasz słuchawki? To teraz powiesz, wy mnie słyszycie jakoś mniej więcej z metra, półtorej, coś takiego, więc tak to zbiera dźwięki, jak pewnie byś poszła dalej, też byłoby mnie słychać. Nie wiem, jak jest z redukcją, przy tym, przy tej odległości też musicie ocenić sami. A ty coś, jakieś słowo ostatnie, ogólne podsumowanie? Ostatnie? Nie, że słowo ostatnie, że ostatnia. Nie, jak to... chodzi o słuchawki, no to są okej, okay. No są lekkie na pewno, nie są takie ciężkie jak tamte ostatnio. Czyli i stare, tak przy... czyli stare, były cięższe. Stare neony, co były, to no, to były cięższe niż te, no. Tak, no. No i te przylegają bardziej tutaj do uszu niż tamte, to na pewno. I nie spadają. No, a jeszcze nie. Jedna ważna uwaga, na jednym uchu można grać, bo ucho wtedy nie boli, w sensie to jest... A, no to tak graliśmy. Jedno zdejmiecie słuchawkę, to bez problemu będziecie mogli, bo to wam nie uciska, nic się nie dzieje, a te inne, no niestety... trochę zgniatają. No tych nie czuć w ogóle w sumie. No to co, to więc niedługo będą podcasty z X Rodziców, będziecie mogli posłuchać jej głosu, ja jakieś teksty podsunę, będzie dla was czytała. Już. Taki... jakiś... coś wymyślę ciekawego. Więc dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, widzimy się w kolejnych filmach z Genesis, jak i z innymi firmami podczas testów i ogólnie wszystkiego innego, co tu rzeźbimy. Więc cóż, tu mogę więcej powiedzieć. Tyle w temacie, dzięki wielkie, trzymajcie się. Hej. Cześć.